Witam kochani po króciutkiej przerwie i oczywiście na tapecie dzisiaj mamy ziemniaki. Zaraz będę podawała przepisy, więc jeżeli macie Państwo ochotę, to ja serdecznie zapraszam. Weźcie sobie, przygotujcie jakieś długopisy, coś do pisania, jakąś kartkę, ponieważ opowiem Państwu o tym, co robić, jak stosować właśnie te ziemniaki w postaci i surowej jako tarte, w postaci soku i gotowane. To są bardzo fajne rzeczy, właściwie to takie proste sposoby, kochani, a pięknie działają, leczą bardzo dużo schorzeń. Medycyna ludowa przede wszystkim zaleca jedzenie surowych, kochani, ziemniaków, tak, tych ze skórką, ale proszę pamiętać, że takie ziemniaczki, te surowe, powinny być doskonale wyszorowane, nawet szczoteczką specjalnie, żeby się zaopatrzyć w taką szczotkę, wyszorować porządnie, umyć porządnie i dopiero wtedy można po prostu je konsumować. Co robić? Przede wszystkim surowe ziemniaki ze skórką, wiadomo, starte powinny być, czyli jeżeli już wyszorujemy sobie taki ziemniak, jeżeli już zetrzemy sobie taki ziemniak, to po prostu możemy sobie je jeść. A na co one działają, kochani? Przede wszystkim na, jeżeli mamy problemy z włosami, to jak najbardziej. Jeżeli mamy słabe te włosy, wypadające, jeżeli mamy słabe zęby, czyli grozi nam często próchnica, robią nam się dziury, również nasze babcie polecały jedzenie na te problemy właśnie surowych ziemniaków. Jeżeli mamy problemy z jelitami, one też polecały nam, żebyśmy właśnie zastosowali. Jeżeli mamy problemy z trawieniem, to też. Chodzi o to, że po prostu w skład ziemniaków wchodzi bardzo duża ilość błonnika. W związku z tym, jeżeli je jemy, to wiadomo, błonnik pomaga, działa jak miotełka w całym przewodzie pokarmowym i po prostu czyści wszystko, czyści całe jelita, czyści cały przewód pokarmowy, usprawnia po prostu trawienie. A co tam dużo mówić, jeżeli jest usprawnione trawienie, kochani, to też i po prostu możemy je zastosować, na przykład jeżeli mamy problemy z nadwagą, prawda, bo to też pięknie pomaga. Mówi się, że również spożywanie ziemniaków działa przeciwnowotworowo, działa również bardzo delikatnie, kochani, ale działa moczopędnie również. I co jest najzdrowsze? Oczywiście najzdrowsze są te młode ziemniaczki, tak, porządnie wyszorowane, no teraz już niestety nie ma, ale całe lato zapewne jedliście je Państwo. Oczywiście jest, tak się mówi, że ziemniaki tuczą, ale kochani, kiedy tuczą? Oczywiście wtedy, kiedy do tych ziemniaków dodamy sobie dużo mięsa i sosu, prawda, no to wtedy samo przez się to tuczy. Natomiast jedzenie normalne ziemniaków, nawet gotowanych ziemniaków, absolutnie nie tuczy. Ziemniaki mają strasznie dużo mikroelementów, witamin, niezwykle dużą ilość. Są właściwie bezcenne, a najwięcej tych cennych rzeczy znajduje się właśnie pod skórką. Stąd albo bardzo cienko należy je, kochani, obierać, albo po prostu gotować je ze skórką, ponieważ wtedy nie pozbawiamy ich właśnie tych ich cennych właściwości. I co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żeby wkładać, obrać je bardzo szybko, jeżeli już obieracie, bardzo cieniusieńko, wziąć wodę, zagotować wodę i dopiero jak woda się gotuje, kochani, to dopiero wrzucić te ziemniaki, ponieważ wtedy one nie tracą tych cennych swoich właściwości, czyli wrzucamy ziemniaki na wrzącą wodę. Wrzucamy na wrzącą wodę, a solimy je dopiero wtedy, i to nie za dużo, kochani, dopiero wtedy je solimy, kiedy już są prawie miękkie. Proszę pamiętać o tym. Jest też taki sposób gotowania ziemniaków, że do wody wlewamy jeszcze mleko, dodajemy łyżeczkę, na przykład malutką łyżeczkę masełka, masła i do tego jeszcze, kochani, odrobina oczywiście soli i może być cebulka. Dwie, trzy nawet cebulki pokrojone wrzucamy. I dopiero jak to się wszystko zagotuje, wrzucamy ziemniaki. I kochani, wtedy takie ziemniaki to my nawet nie musimy stosować do takich ziemniaków żadnych sosów, tylko to może być
całkowicie samodzielna potrawa. I właśnie takie ziemniaki, kochani, nie tuczą. Takie że ziemniaki pięknie działają na cały nasz układ pokarmowy i takie ziemniaki są bardzo, bardzo zdrowe. Pamiętajcie o tym Państwo. Czyli ja po prostu dziś obalam mit, jeśli chodzi o ziemniaki, bo się tak mówi, że one po prostu tuczą, a to nieprawda. I jeszcze jedno. Jeżeli będziecie spożywać też i surowe ziemniaki, bądź pić sok z ziemniaków, to proszę o tym pamiętać, że przez pierwsze 2-3 dni organizm nasz może w ten sposób reagować, że po prostu możemy mieć gorączkę i możemy po prostu wystąpić nawet i biegunka, ale to przez pierwsze 2-3 dni. Potem te objawy ustępują, kochani, i potem zaczynamy się czuć bardzo, bardzo dobrze. I działają nie tylko przeciwnowotworowo, tak zresztą mówi medycyna ludowa i tak mówią nasze babcie, ale jednocześnie pięknie oczyszczają, regulują cały system krwionośny, czyli nawet regulują, kochani, ciśnienie. Jeżeli mamy skaczące ciśnienie, to bardzo pięknie właśnie stosowanie soku bądź ziemniaka, bądź takie jedzenie na surowo ziemniaka w postaci na przykład tartej, też pięknie reguluje ten właśnie nasz cały układ krwionośny. Także pamiętajcie o tym Państwo. Oprócz tego, kochani, z ziemniaków robi się również kompresy. Kompresy, a na co? Czyli bierzemy normalnie surowy ziemniak, mili Państwo, bardzo dokładnie go myjemy, szorujemy i potem go ścieramy na tarce. I taki starty ziemniak jest już gotowy do tego, żeby zrobić z niego po prostu kompresy. A w jaki sposób? Co robimy? Jeżeli na przykład mamy stare, zadawnione rany, jeżeli na przykład te rany nam się nie goją, to taki kompres startego ziemniaka surowego właśnie na te trudno gojące się rany, kochani, działa fantastycznie. Po prostu przyspiesza gojenie ran. Tak, jeżeli na przykład, a już niedługo zima, prawda, na przykład mamy albo i zadawnione odmrożenia, będziemy mogli, nieraz się zdarza, że będziemy odmrozimy sobie dłonie albo stopy, to również nasze babcie stosowały taki tarty, surowy ziemniak właśnie przy tego typu problemach, czyli przy odmrożeniach. Robimy sobie, jeśli chodzi o odmrożenia, to nie tylko starty, surowy ziemniak, bo jeśli chodzi o odmrożenia, to również możemy sobie zrobić wywar z ziemniaków, namoczyć w tym gazę wyjałowioną i po prostu przykładać. Czyli jak? Bierzemy na przykład, szorujemy ziemniaczki, wkładamy do wody, pięknie gotujemy do miękkości, potem ten wywar odlewamy, przestudzamy i to jest właśnie te nasze lekarstwo. I właśnie tym wywarem nasączamy na przykład gazę wyjałowioną albo normalną gazę i robimy sobie kompresy właśnie na odmrożenia. Pamiętajcie o tym Państwo, to jest fantastyczny środek. Na przykład, jeżeli mamy zapalenie powiek, proszę sobie zapisać, przy zapaleniu powiek bardzo dobrze robią tarte ziemniaki. Tak, surowe, czyli również trzemy sobie taki ziemniaczek, robimy sobie kompres, przykładamy sobie na powieki. Jeżeli nam się nie chce, kochani, trzeć takich ziemniaków, to możemy sobie wziąć dwa plasterki z większego ziemniaczka i przyłożyć po prostu na powieki. Trzymać 15-20 do pół godziny sobie. Możemy w tym czasie się relaksować, po prostu położyć się i tak jak działa maseczka, tak będą te plasterki ziemniaka działały na nasze powieki przy zapaleniu powiek. Na przykład, jeżeli mamy również wrzody, to papka z urtartych ziemniaków bardzo pomaga nam. Jeżeli mamy problemy właśnie na skórze, jeżeli mamy problemy właśnie na skórze, to robimy sobie papkę i potem nakładamy na to gazę i po prostu to się szybciej, o wiele szybciej, kochani, goi. Zobaczcie, ile rzeczy można zrobić z ziemniaków, też przy hemoroidach.